Mojżesz Kisling, urodzony w Krakowie w 1891 roku, w latach 1907-1911 studiował malarstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Za jego radą wraz z Szymonem Mondszajnem wyjechał na dalsze studia do Paryża. Tam jego twórczością zainteresowali się krytycy André Salmon i Adolphe Basler. Otrzymał także stypendium od anonimowego mecenasa z Rosji. Nazywany był księciem Montparnasse ze względu na koligacje towarzyskie i sukcesy finansowe. Przyjacielskie relacje łączyły go z polskimi twórcami Tadeuszem Makowskim, Eugeniuszem Zakiem, Ludwikiem Markusem, Romanem Kramszczykiem i Melą Mutter. Za udział w walkach Legii Cudzoziemskiej w czasie I wojny światowej otrzymał obywatelstwo francuskie. Ranny podczas bitwy pod Clarency odbył w 1916 roku rekonwalescencję w Hiszpanii. W czasie II wojny światowej wstąpił do armii francuskiej. W 1940 roku przez Hiszpanię i Portugalię wyjechał do Nowego Jorku. Po wojnie, około 1946, wrócił do Francji. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris lat międzywojennych. Miał wiele wystaw indywidualnych. W wystawach zbiorowych za granicą uczestniczył często jako artysta polski. Był jednym z czołowych reprezentantów École de Paris, skupiającej przybyłych z Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji artystów żydowskiego pochodzenia. Stałym wątkiem jego malarstwa były portrety, w tym liczne podobizny artystów, krytyków i ludzi z kręgów artystycznych. Dzięki temu stał się kronikarzem Société École de Paris. Jego portrety kobiet i jakty oznaczają się specjalną stylizacją. Mają idealizowane twarze o wielkich oczach. Przybierają wystudiowane pozy. Oprócz tego Kisling bardzo często malował krajobrazy i martwe natury. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest martwa natura z owocami wykonana w technice litografii. W tej kompozycji widać, że w swojej twórczości zwracał uwagę głównie na problemy bogatej kolorystyki, statycznych kompozycji o miękkim modelunku. Tak samo jest w tym wypadku. Za pomocą techniki druku płaskiego przedstawił drewniany niewielkich rozmiarów stolik, na którym piętrzą się soczyste owoce. Na pierwszy rzut oka postrzegamy przepych barw. Żaden owoc nie jest niedojrzały ani przejrzały. Ich świeżość to kwintesencja tej kompozycji. Jest w niej coś szczególnego w postrzeganiu portretowanych brył owoców. Jest to wynik naturalizmu zorganizowanego, o którym czytamy w słowach przyjaciela artysty i krytyka André Salmona. Sztuka Kislinga pragnie być całkowicie awangardowa i zasługiwać w najwyższym stopniu na miano kontynuatorki dzieła jego wielkich poprzedników. Idąc za przykładem dawnych mistrzów i żyjąc pełnią życia, jakie jest mu dane w jego epoce, Kisling marzy o luksusie, bogactwie i sile, lecz nie pozostaje głuchy na głos rozsądku. Nie chcąc skończyć równie marnie jak niektórzy realiści, od początku wyznacza materii nową rolę, podporządkowuje ją sobie, wskrzeszając stary poetycki mit. Można zatem pokłócić się o zdefiniowanie jego osobowości za pomocą określenia naturalizm zorganizowany. Zwraca uwagę fakt, że Kisling w młodości odnosił się dość obojętnie do wzorców, jakie miał wokół siebie. Jest nawet coś swoiście wspólnego z pogardą do przyjęcia pewników akceptowanych przez dygnitarzy, czeladników i terminatorów, szkoły uważanej aktualnie za najwyższy autorytet. Kisling odrzuca ich manierę medytowania nad geometrią. Oko malarza jest czarnym lustrem, w którym nic nie ulega deformacji w sposób przypadkowy. Dziękuję za uwagę.